Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. Pragnę się, moi drodzy, pochwalić. Byłem na grzybach. I nawet co nieco znalazłem, także już jesień uważam za zaliczoną. Na kartę społeczności może wam wstawię fotę z moim koszykiem. Ale mniejsza o to, skupmy się na odcinku. A w dzisiejszym odcinku idealna niania. Łukaszowi udało się przekonać Sylwię, że to mężczyzna będzie lepszą nianią. Dlatego mama Alicji zaprosiła na rozmowę Michała. Najważniejsze to jest robić dobre pierwsze wrażenie, a później to już jakoś pójdzie. Ja do tej pory zajmowałem się zupełnie czymś innym, ale sytuacja na rynku zmusiła mnie do tego, żeby znaleźć sobie dodatkowe zajęcie. Stąd moja obecność tutaj. Dobra, spoko, że szukasz pracy, ale uważam, że ten kwiatek jest tutaj totalnie niepotrzebny. No na miejscu tego męża to raczej nie chciałbym kogoś takiego zatrudnić. Tak na start już jakieś ruchy w stronę żony, no nie wygląda to za dobrze. Chyba, że pan nas zaskoczy i to jest dla tego męża kwiatek. Kochanie, zobacz, mamy pierwszą osobę, która będzie się zajmować. To Łukasz. To pewnie jego chłopak z młodości. Siema, stary. Ale wyjaśnijcie mi, wy się znacie? No jak to? Przyznam się już mnóstwo lat do szkoły. O Miśku. No mówiłeś, no ale co w takim razie pan tutaj robi? No jak to, co? Szukam dodatkowej pracy. A jak twoja firma, interesy? No słuchaj, miało być grubo, miało być naprawdę miliony. No a wyszło jak zwykle, czyli wyszła jedna wielka dupa. Teraz to tych milionerów wszędzie pełno dookoła. Ja wam powiem, że teraz jak sobie gdzieś wchodzę w internet i widzę dookoła pełno tych milionerów, to się zastanawiam, czy ja coś robię nie tak w życiu. Już pomijam fakt, że większość to jest po prostu fałsz i na pokaz. Ale no naprawdę, to po prostu już nie ma normalnie pracujących ludzi, takich zwykłych, prostych. Kocham najbardziej te pseudokursy, nauczę cię jak zarabiać w internecie. Gówno mnie nauczysz, bo sam w dupie byłeś i gówno widziałeś. No i wszystko się sypnęło przez tego grubego Olo, pamiętasz? No i dlatego muszę szukać teraz zajęcia, ale widzę, że u ciebie całkiem nieźle, masz fajną żonkę. Nic się nie zmieniłeś. A skąd ta róża? No, słuchaj, prawdziwy dżentelmen do pani domu, bez kwiatów, no, nie wiem, nie znam takiego. Pewnie liczył, że ją poderwie. Dla mnie na start to jest ewidentny babiarz. Było bardzo miłe ze strony pana Michała, że przyniósł mi tę różę. Taka mądra jesteś, to sobie idź do niego. No i gdzie macie tego dzieciaczka? Chłopak, dziewczyna, córeczka. 11 miesięcy. Ale fajnie, lubię dzieci. Ja mam dwójkę dzieci, także spokojnie sobie poradzę. Poczekaj chwileczkę, zamienię słówko z Sylwią, dobrze? Okej, jasne. No ja coś czuję, że panu domu się nie spodoba ten kandydat. Jeszcze jak się znają, to pewnie co nieco o nim wie. I po jego reakcji wątpię, żeby to było jakieś takie pozytywy. Mówiłem ci o nim. No ale co mówiłeś, no co? Chodziliśmy razem do szkoły, ruszał co popadnie, pies na bawy. Ja mogę się z nim wódki napić, nie chcę, żeby naszego dziecka pchnęło. Oj, nie przesadzaj, może nie. Nie, stanowczo nie. Dobrze, no to chodź. Ale może się zmienił, to co było w szkole to tam zostało, teraz jest zupełnie innym człowiekiem. Znaczy ten kwiatek sugeruje w sumie co innego, ale może faktycznie jest dżentelmenem. Nie można ludzi oceniać ze względu na ich przeszłość. No, chyba że kogoś w przeszłości zabili, czy coś takiego. No to co, dajemy panu szansę? Nie. Dlaczego nie? Zmieniłem zdanie, nie chcę faceta. Okej, okay, nie chcę sporów, znamy się już bardzo długo naprawdę i... Okej, okay, spoko. Do zobaczenia, stary. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Powodzenia. Cześć, stary. Trzymaj się. Zapraszam w sobotę na wódeczkę. Czy co? Tutaj tak niby na niego gadał, a podejrzewam, że na tą wódkę to z nim pójdzie. Ten jej mąż to niby tak gadał, że faceta na nią nie chce, a podejrzewam, że nawet jakby przyszedł całkiem inny, to też by mu nie podpasował. Po prostu jest zazdrosny o żonkę. Ale ten świat jest mały. No, że też musiałam na niego tutaj trafić. On zawsze taki był. Jak miał dziewczynę, to był zazdrosny. Fajną ma żonkę, no, niczego sobie, ale to z kolei nie jest jakiś ósmy cud świata. Ej, ale co ona jest niby winna w tej sytuacji? W ogóle co nagle postanowiłeś jej wygląd ocenić? Ty tutaj przyszedłeś po pracy, czy po co? Fajna żonka postanowiła zaprosić na rozmowę kolejną chętną do pracy, czyli 22-letnią Martę. Ja wiem, że wyglądam niepozornie, jestem drobna, ale... O matko, jestem taka malutka, słodziutka. Kogo obchodzi, że jesteś drobna? Ty przychodzisz pracować jako niania, a nie na budowie. Generalnie odchowałam już swoje młodsze rodzeństwo. Oni już się trochę usamodzielnili i dlatego szukam pracy jako niania. Ale według mnie, jak na to, że ma 22 lata, wygląda bardzo staro. Znaczy, no ja też wyglądam staro jak na swój wiek, bo mam 23 lata. Kiedyś usłyszałem, że niby 40. Kłamstwo i nieprawda. Ale to przez to, że ja mam ten zarost i on nie postarza. A bez zarostu znowuż wyglądam dziwniej. Weź się tu zdecyduj. Pani Marto, proszę nam powiedzieć, ile ma pani lat, bo pani bardzo młodo wygląda. Często się spotykam z tym pytaniem. No, generalnie mam już 22 lata. Szczerze, to powiedziałbym, że jest tak blisko 30. Chowałam trójkę swojego rodzeństwa. To ile lat miał dzieci?
jak pani została z nimi sama? 8, 10 i 12. Pani rodzeństwo było dużo starsze od naszej Alicji. Nasza Alicja ma 11 miesięcy. Czy będzie pani umiała zaproponować jakąś zabawę tak małej dziewczynce? Nie wiem, książeczki kontrastowe państwo mają na przykład. Naśladować zwierzęta. Dziecko na tym etapie bardzo intensywnie poznaje świat, więc wiadomo, i dotyk. Ja na przykład z takim dzieckiem pobawiłbym się w chowanego. Ja bym się schował gdzieś najlepiej poza tym domem, a ono by mnie musiało znaleźć. A jakby mnie nie znalazło, no to tego dziecka problem, trzeba się było postarać. Także, moi drodzy, jakby ktoś z was poszukiwał niani, to wiecie, do kogo się odezwać. A co pani zrobi, jeśli Alicja nagle zachoruje? Czy ona jest uczulona na jakieś leki? Nie, na leki Alicja nie jest uczulona, ale jest uczulona na ślinę psów. I na jajka. I na jajka, tak. Mhm. A jakie ma pani metody wychowawcze? Zależy, czy dziewczynka lubi się właśnie bawić, czym się lubi bawić. W żadnym wypadku nie można przecież do dziecka podchodzić z jakąś agresją. A niby czemu? Do mnie podchodzili i jakoś jestem normalny. Nie no, nie można krzyczeć, trzeba tylko delikatnie zasugerować. Dajmy na to taka przykładowa sytuacja, dziecko zrobiło burdel i nie chce posprzątać. To wtedy najlepszą opcją jest powiedzieć na przykład: no czy ty jesteś normalny, jeszcze nasrać na środku pokoju brakuje? No i zacząć odliczać do trzech. Czy ma 5 lat, czy roczek, od razu zacznie sprzątać. Dobrze, no to to już będzie wszystko. Proszę nam dać chwilę czasu, my się naradzimy z mężem. W takim razie bardzo pani dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo mili ludzie. Widać, że zależy im na odpowiedzialnej opiece nad córką, ale czy mnie wybiorą, to się dopiero okaże. Ej, ale mimo wszystko, znając ten program, tak oceniając na pierwszy rzut oka, ona wydaje się naprawdę być normalna. No mam nadzieję, że tymi słowami tego nie zapeszyłem. Ta dziewczyna mówiła bardzo fajne, mądre rzeczy. Miło się tego słuchało. Dlatego rodzice Alicji już następnego dnia zaprosili Martę na dzień próbny. Wprawdzie nie pamiętam, jak to jest zajmować się małym dzieckiem, ale z reguły miałam ich trójkę, więc myślę, że z jedną malutką dziewczynką to sobie spokojnie dam radę. Słuchaj, czasami takie jedno dziecko może dać ci bardziej w kość niż całe stado dzieci. Znaczy, no niby to dziecko ich ma 11 miesięcy tylko, ale co jeżeli okaże się prawdziwym diabłem? Może to jest jakiś pomiot szatana opętany po prostu i zacznie lewitować nagle. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Zapraszamy. Dzień dobry. Cześć, słoneczko. Jaka ty śliczna jesteś. O, wyciągę rączki od razu. Chodź. Idziesz do cioci? Dziękuję. Proszę. Zejdź go ładnie. My będziemy musieli wyjść na jakieś 2-3 godziny, także proszę się rozgościć, miłego spędzonego czasu. Bawcie się dobrze. Bawcie się proszę dobrze. Się nie martwić. Dziękujemy. Bardzo często w tym programie, jak nianie mówią, żeby się nie martwić, no to zazwyczaj mamy powód, żeby się martwić. Ale może nie będzie tak źle, może tym razem zostaniemy pozytywnie zaskoczeni, albo nagle się okaże, że ma romans z jakimś sąsiadem. Dwojga złego wolałbym jakiś romans niż jakieś wampiry znowu. Super się nie bawi. Co tu mamy? A co tu mamy? Halo. Ciotka Jadzia. A co ona tu robi? Dlaczego ona tak płacze? Jest co tu się dzieje w ogóle? Stop, stop, stop. Nawet jeżeli to jest jakaś ciotka, dlaczego ona wbiła po prostu jakby u siebie była? I od razu w ogóle do tej niani z jakimiś pretensjami, o co tutaj chodzi? Co ona się tak interesuje? Kim pani tu w ogóle jest? Jestem nianią, już mówiłam. Oj, to ja już tej niani współczuję. Ona tak po prostu nie wyjdzie z tego domu. Chodzi normalnie jak po swoim. Ja tu poczekam na Łukaszka. Na Łukaszka, masz swoją ciociunię kochaną. Co panie tak chce się tym mlekiem? To co ty od niej chcesz niby? Jak zawsze ja się tutaj spodziewałem jakiejś nienormalnej niani, a tutaj proszę, ciotka ją zastępuje. No przecież trzeba je dobrze roztrzepać, żeby grudek nie było. Naprawdę? To chyba za mocno pani trzęsie. Przecież pani trzęsie też dzieckiem, widzę to dokładnie. Jak to można tak? Ja się w ogóle osram z głosu tej ciotki. To jest właśnie przykład takiej typowej, starszej, wnerwiającej baby. I oczywiście takiej, która w pierwszym rzędzie w kościele siedzi. No zobacz, jak się Alicja jej boi. No. Ile pani ma lat? 22. Przecież pani wygląda, jakby miała 15, za przeproszeniem. Niech weźmie te swoje dżemy i do domu się. Dokładnie. W ogóle nieodpowiedzialni są ci rodzice. Słyszysz ją, co ona mówi? No, słyszę, no wszystkich poucza. Czuję się jak u siebie. Znając życie, to ona sobie pewnie już klucz zapasowy dorobiła do waszego domu. Na pewno jak was nie ma, to sobie tam urzęduje i odwiedza. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni mieszkają dosłownie obok niej. Skoro tutaj sobie tak z dupy wbiła, to na pewno ich nachodzi na co dzień. Tak jakby mnie nie mogli poprosić. Przecież ja tutaj blisko mieszkam. Alicja jej nie znosi, nie znosi. Ja w życiu dziecka nie zostawiła z tą babą. Też nie lubię tej baby. Ja szczerze mówiąc, to się nie dziwię, że jej nie poprosili. To ja już wolałbym to dziecko
dziecko samo zostawić gdzieś na trawie niż z nią. Co ty tam krzyczysz do mnie, dziewczyno? Prosiłam, czy mogłaby pani opłukać smoczek. A no oczywiście, przecież wiedziałam, że sobie nie radzi. No wiedziałam, no. Ja ci powiem tylko tyle. To ciotka jest k***. Patrzcie, dosłownie stało się niemożliwe, trafiła się normalna niania i co? Ciotka postanowiła wszystko zepsuć. No szansa, że ona zechce tutaj pracować jest... Wydaje mi się, że zerowa już w tym momencie. No ja na miejscu tej niani to bym się bał, że ona tak częściej będzie odwiedzać. Pani wygląda na dziecko. To ja nie wiem, czy pani pije, czy pani nie pije. A skąd ona nagle wyciągnęła temat picia i palenia? Tutaj coś nierówno pod kopułą chyba jest. A gdzie ty z nią idziesz? Przewinąć. A ty wiesz, że ona ma atopowe zapalenie skóry? Tak, zdaję sobie. Mówicie to coś? Zdaję sobie z tego sprawę i wiem, że trzeba dbać o to, żeby dziecko się nie odparzyło. Trzeba bardzo dbać. No ja podziwiam ogólnie tą dziewczynę za cierpliwość, naprawdę. Jakbym był na jej miejscu, to tą babę bym chyba przez okno wyrzucił. Ja po prostu jak jej słucham, to już szału dostaje się gotuje we mnie. Czy to jest zabawa dla rocznej dziewczynki, uważasz? A to już nie ja kupiłam te zabawki, to znaczy, że skoro są, to dziecko z nich korzysta. Pyskata i bezczelna. Bardzo dobrze, jazda ze starą babą. Ale u mnie w rodzinie też by się znalazło kilka takich przykładów. Właśnie wszystko wiedzą najlepiej, najwięcej mają do powiedzenia. Najgorszy typ ludzi po prostu. Ty w ogóle jak ty tyłkiem kręcisz, jak ty chodzisz? A może ty masz ochotę na tatusia dziecka? Ta stara prókwa dopowiedziała sobie już po prostu całą historię w swojej głowie. Tak, ona od początku chciała poderwać ojca na super opiekę nad dzieckiem. To co, słoneczko, teraz zrobimy papu, tak? Zjemy, no, papu, no czas najwyższy, przypomniała sobie o papu. Jak ty dziecko karmisz? Przecież ty ją zadławisz. Dosłownie ta niania nie robi nic złego, normalnie się zajmuje tym dzieckiem. Ale nie, w ogóle wszystko robi źle, ty temu dziecku w ogóle zagrażasz. I oczywiście, że ciotka zajęłaby się tym dzieckiem o wiele lepiej. Halo? Witam pana. Odwiedziła nas pani... Ciotka jestem, tu ciotka. Obok mieszkam. A, ciotka Jadzia. My już wracamy. I ja bym prosiła, żeby jak najszybciej, bo ja nie mogę po prostu z dzieckiem... Za chwilę nie mają. Dobrze. I tak szczerze mówiąc, wytrzymała naprawdę długo. Ja to bym się po 5 sekundach z tą babą poddał. No jesteście, nareszcie. A co się stało, ciociu? Zaraz się przekonacie, co się stało. No, a ciocie, to się chyba miejsca pomyliły. Być może ja uchroniłam zdrowie, a może nawet i życie waszego dziecka. To bardzo ciekawe. Ta, zesrałaś się, a nie uchroniłaś życie dziecka. Dosłownie temu dziecku nic nie było. Ja aż jestem w szoku, że trafiła się w tym programie tak normalna niania. To nie, przyszła stara rura i postanowiła wszystko zepsuć. Dobrze, ja przepraszam na emocji. Naprawdę dziecku się nie zdziała żadna krzywda. My to wszystko wiemy, także może być pani spokojna. Na razie pani podziękujemy. Dziękujemy za cierpliwość. Dziękuję. Do widzenia. Nie no, ona po czymś takim tutaj na pewno nie zechce wrócić. Jaką dacie jej gwarancję, że ciotka się znowu nie pojawi? Nawet jakbyście chcieli przed nią drzwi zamknąć, to na pewno oknem albo kominem wlezie jak święty Mikołaj. Jak można było zostawić wasze dziecko z jakąś obcą dziewczyną? Ciociu, my dobrze wiemy, co tutaj się działo. W całym domu są ukryte kamery. No to bardzo dobrze. To wszystko widzieliście, co tutaj się działo. Pastwiłaś się nad dziewczyną. No wypraszam sobie! Ona chciała się po prostu dobrze zająć tym dzieckiem. To ta młoda po prostu nie umiała nic. Zatrudniliście niekompetentną gówniarę. I to jeszcze bez szacunku do osób starszych. To ja wam dziecka bronię? Jeżeli no, uważasz... Proszę, pokaż, proszę bardzo. Proszę. To chyba za mocno pani trzęsie, przecież pani trzęsie, to jest dzieckiem, widzę. Ty w ogóle tak sobie chodzisz po całym domu? Co ty w ogóle robisz? Przecież ty upuścisz dziecko. To jest pilnowanie. Ja was nie poznaję. Wychodzę. Bardzo się cieszymy, ciociu. Nic do czynienia. Nigdy więcej już do was nie przyjdę. Ojejku, naprawdę, ale obiecujesz, że nie wrócisz? No cóż, jakoś będziemy sobie musieli poradzić z tą świadomością. No to krzyż na drogę, tam są drzwi. Jak oni mnie potraktowali, jak śmiecia jakiegoś, to ja do nich z całym sercem. Oni, ja nie mam słów po prostu. Całe szczęście, że ja mieszkam tak daleko od takich ludzi. Z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciu. I to tak najlepiej, jak jesteś na tym zdjęciu z boku, że potem można było siebie wyciąć. Zadzwoniłam do pani Marty, ale niestety zrezygnowała z posady niani naszej córki, dlatego że bała się, że ciotka nadal będzie ją prześladować. No ja to się jej tam całkowicie nie dziwię. Inną umówioną na rozmowę kandydatką jest 28-letnia Magda. Tutaj. Zobacz. No jest. Całkiem ładna ci powiem. No, ale zajęta. Chyba jestem jakimś swoim facetem. No fakt. No i klops, a ojciec sobie już nadzieję powoli zaczął robić. Co to ma do rzeczy? Czy jest ładna, czy nieładna? Najważniejsze, żeby dzieckiem się dobrze zajmowała. Ej, bo ja mam tylko nadzieję, że oni wymienili zamki po wizycie ciotki. Bo tak jak wspominałem, typiara na pewno sobie klucz dorobiła.
Ja generalnie mam stałą pracę, no ale planuję jakieś większe wydatki, więc muszę trochę dorobić, a taki kontakt z dziećmi zawsze sprawia mi ogromną przyjemność. A co w tym przyjemnego? Ja to bym sobie wolał jakiś serial puścić pod kocykiem. No, pani Magdo, widziałam, że tutaj pani narzeczony chyba panią odprowadzał, bo taka pani zakochana. Nie będzie to pani przeszkadzało w pracy? Nie, myślę, że wręcz pomagało. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Mam wprawdzie stałą pracę, no ale to są takie zlecenia internetowe. No, mogę właściwie to robić i wieczorami, i w czasie studiów miałam urlop dziekański. Zlecenia internetowe mogą oznaczać dosłownie wszystko. Może to być tworzenie jakichś grafik, pisanie jakichś tekstów, lub na przykład jakieś nielegalne biznesy. Coś mam takie przeczucie, że to bardziej w tą stronę pójdzie. No i przez ten rok właśnie zajmowałam się małymi dziećmi. A jak zabawami z dziećmi? Dokładnie, jak zabawa. To wiadomo, że takie dziecko interesuje wszystko. To czy to się podejdzie do okna. Jak to mówią, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Puści się temu dziecku jakieś bajki i będzie spokój na cały dzień. Ciul tam, że ono ma 11 miesięcy i jeszcze za dużo nie kuma. To niech zacznie. Może mówić do niego, że jakieś dialogi prowadzić. Co będzie, jeśli po prostu Alicja nie usłyszy, że pani u niej jakiś kaszelek, zobaczy katar. Na pewno bym chciała, żebyście to państwo przede wszystkim decydowali. Jak kaszle, to znaczy pewnie, że się czymś zaraziła i roznosi te zarazki. Także maseczki, kwarantanna dwutygodniowa i dezynfekcja z góry na dół. Kto wie, może została gdzieś napromieniowana. Albo załapała na przykład jakiegoś wirusa zombie. Z takimi dziećmi to nie wiadomo. Szlajają się gdzie popadnie, brudnymi rękami wszystko dotykają, do buzi wkładają. No bo wiadomo, w dzisiejszych czasach dzieci mają albo różne alergie, są jakieś uczulenia. No a gdyby się zdarzyła jakaś taka sytuacja ekstremalna, tak jak teraz coś mówiłam, to od razu wzywam karetkę. No takie jest moje zdanie. Później oczywiście zawiadamiam też państwa. A co z przewijaniem? Nie obrzydza to pani, jeżeli na przykład Alicja się uleje? Nie, broń Boże. No jeżeli bym miała takie problemy, na pewno bym nie miała kontaktu z dziećmi. Chciałabym osobiście pani podziękować za dzisiejszą rozmowę. Nigdy nie miałem okazji przybierać pampersa żadnemu dziecku, ale myślę, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, oby nie, to zeżygałbym się. Mnie obrzydza, jak muszę czasem po swoim psie posprzątać. Jeszcze najgorzej w zimę, jak ta kupa jest taka ciepła na tym śniegu i ty przez ten woreczek czujesz to ciepło. Po prostu żyk. Nie spodziewałam się, że trafię na tak fantastyczną parę. Wydaje mi się, że są w podobnym wieku i jeżeli tylko by mnie zatrudnili, myślę, że moglibyśmy się zaprzyjaźnić. No, ty się już nie zapędzaj, od razu ci przyjaźń w głowie. Przychodzisz tutaj jako zwykły pracownik do pracy. Ta dziewczyna rzeczywiście ma dużą wiedzę na temat wychowywania dzieci. Jest naprawdę niezła. Dlatego Magda już następnego dnia odebrała telefon z zaproszeniem na dzień próbny. Dobra, uciekaj już, dobra. Już leć, pa. Ej, stop. Wczoraj na tej rozmowie o pracy była zupełnie innym facetem. Czy ty jesteś jedną z tych, która leci na kilka frontów? Bo jeżeli tak, to istnieje ryzyko, że może mieć również ochotę na tatusia. I akurat przypadkiem tego pocałunku nie widzą, a wczoraj widzieli. Do tej pory właściwie nie ustaliliśmy, za jaką kwotę miałabym pracować. No, to jest dość ważna kwestia, więc zanim zostanę z tą małą, to musimy jeszcze o tym porozmawiać. Oj, to jest temat, którego ci rodzice nie lubią najbardziej. Kochanie, jest pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo. Cześć, dzień dobry. Hej. Ona jest pogodna, uśmiechnięta. Za chwilę będzie pani musiała ją nakarmić. No dobrze, tylko tak jeszcze chciałabym ustalić jedną kwestię, bo nie ustaliliśmy jeszcze stawki. 2 złote i kanapki w gratisie i się ciesz. No ja podejrzewam, że kokosów to oni ci raczej nie zaproponują, znając ten program. Największa stawka, jaka kiedykolwiek była, to chyba było takie 17 zł na godzinę? Nasza propozycja brzmi 15 zł za godzinę. Muszę przyznać, że myślałam o 20. To jest trochę za dużo. Myślę, że po pierwszym miesiącu możemy renegocjować. To 16 na okres może próbny. Na okres próbny. Później będziemy się zastanawiać, co dalej. No to bawcie się dobrze i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Patrząc po jej niezadowoleniu, miejmy nadzieję, że ona ich nie ukradnie czy coś. Ej, to i tak jest taka w miarę stawka jak na ten program, bo nieraz potrafią zaproponować 10-12 zł za godzinę. No to już są śmieszne pieniądze. Leci samolocik do buźki, Poczekaj, ciocia telefonik dzwoni. Już zaraz ciocia wraca, wiesz? No gdzie ona poszła? To jest k***a trochę przesada. O nie, ledwo zaczęła, już ktoś do niej dzwoni. A jak już się nauczyliśmy, telefon nigdy nie oznacza czegoś dobrego. No cześć kochane, co słychać? A jak tam po ostatnim razie? Że masz ochotę na więcej. To brzmi trochę jak niemoralna propozycja. Dzisiaj mogę zaproponować ci szczęśliwą rodzinkę z piękną, cudną, roczną dziewczynką. Mówię naszej Alicji. Dobra, to brzmi bardzo dziwnie i podejrzanie. Chciałbym się dowiedzieć, co oznacza ta zabawa w rodzinkę. Mam nadzieję, że to nie jest tylko to, o czym pomyślałem. Samo udawanie 500 dolców.
a z seksem 1000. Czyli to jest dokładnie to, o czym pomyślałem. Co one? O, tylko się tylko przebierzemy, tak? Żeby dla tatusia pięknie wyglądać, tak? Zobacz, jaka bluzeczka srebrna tutaj, dekolt. Już, 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 mąż, się tylko przebierze szybciutko, tatuś. Wróci zaraz z pracy, no. Co ona wyprawia przy dziecku? No i jak? Podoba ci się? Tak? I ty jeszcze chcesz to wszystko wmieszać, to dziecko? Ono ma 11 miesięcy i jest niczego nieświadome. I ja w tym momencie na miejscu tych rodziców już bym reagował i tam przyszedł. Cześć kochanie, cześć. Zapraszam. Ja już tutaj obiadek gotuję, już wszystko przygotowane. Usiądź proszę ciebie. Usiadł to moje miejsce. I to jest w tym momencie dla ciebie ważne, że usiadł na krzesełku, na którym ty zawsze siedzisz? Obcy typ dosłownie wlazł ci do domu, a ty się krzesłem przejmujesz. Dobra, chodź, już na górę pójdziemy, bo chyba mała, wiesz, płacze, to od razu się przywitasz z nią. Chodź. Może on chce jej zrobić krzywdę? Skąd mamy wiedzieć? Zobacz. Tatuś przyszedł, przywitaj się z tatuś. Już nie było? Czy taty? Co z tymi rodzicami jest nie tak? Biegnijcie tam! Jakiś dziwak nie dość, że wlazł do waszego domu, to jeszcze wasze dziecko dotyka. Po prostu mój poziom irytacji coraz bardziej wzrasta. Mamusia zaraz do ciebie wróci. No już, kochanie, już ją położyłam spać. Powiedz, skąd to dziecko? Tobą się już zajmę. To jest dla mnie najważniejsze. Wytłumacz mi, skąd to dziecko? No jak to nasze dziecko? Jakie nasze dziecko? Co? I że ten typ jej za coś takiego płaci? Za to, że udają rodzinę? Ej, tak w sumie to jest spoko pomysł na biznes. No szkoda tylko, że ten biznes postanowiła sobie zrobić u obcych ludzi w domu. Ty sobie jedz, a żeby się odprężyć, ja ci przygotuję kąpiel. Popi***ują. Chcesz dokończyć, czy już idziemy do kąpieli? Nie, wiesz, ja nie wiem, masz tak dużych porcji, bo wiesz, że lunch miałem w pracy. No to chodź, chodź, wspaniale wyglądasz. A smutne jest to, że musi udawać szczęśliwą rodzinkę. To nie jest smutne, tylko to jest żenujące. Ej, tak sobie teraz pomyślałem, ciekawe, czy on ma żonę. Albo co najgorsze, jeszcze dzieci. Dajcie, że wasz ojciec by na przykład coś takiego odwalał? Mówi jednym przypracowanym misiu, no ale dobrze, że tutaj chociaż możesz przyjść i się zrelaksować, tak? To wanna z hydromasażem była większa, to bym cię tu zaprosiła. No, następnym razem. Czyli ona teoretycznie nie jest taką prostytutą. Ona jest żonką za pieniądze. Patrzcie, jakie to jest pomysłowe. Masz nieszczęśliwy związek, albo nie masz związku, to możesz sobie z kogoś takiego skorzystać. Nie no, tak serio, to jest bardzo smutne i żenujące. Następnym razem postaram się o większą. To było obrzydliwe, ten nagi facet w mojej wannie. Wyskakuj. Dobra, ja już mam tego dość, Łukasz. Idziemy i kończymy ten cyrk. Nie, poczekaj, ale poczekaj. Jakie poczekaj, Łukasz? No... On nie chce iść, bo się po prostu wciągnął. Bardzo dobry serial. Niestety ten moment musiał nastąpić, ale cieszę się bardzo. Przykro mi bardzo. Do zobaczenia. Poczekaj chwilkę. A? Muszę policzyć. Było przyjemnie, ale przechodzimy do konkretów. Ostatecznie hajs się liczy. Jejku, i ona jeszcze podczas tego wszystkiego z tym dzieckiem cały czas. No nie wiem jak wy, ale ja coś czuję, że ona tej pracy może nie dostać. Chociaż kto wie, może rodzice nas zaskoczą. Celuś, ale nie do buźki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale proszę, ale co się stało? Proszę usiąść, zaraz pani wszystko wyjaśnimy. Coś się stało? Jak tam? Się bawiłyście? Wszystko było w porządku? No tak. A był ktoś w domu? Miała pani może gości? Gości? Nie. Dlaczego? A jak pani mi to wyjaśni? Proszę bardzo. To wszystko jest foto, montaż, do takiej sytuacji nigdy nie doszło. No bo wcześniej przyszła ciotka, a teraz przyszedł po prostu wasz wujek. Aj czy piacie się, dziewczyna chciała po prostu dorobić. Jak można się puszczać za pieniądze i to jeszcze w czyimś domu? Wyjdź. O co chodzi? Zarabiasz, wynoś się stąd, nie w moim już domu. Już cię nie ma. Proszę, wynoś się, zabieraj to ze sobą. Precz. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie dostała tej pracy. A zawsze możesz po sąsiadach pochodzić, zapytać, czy nie potrzebują niani. Jak nie tutaj, to gdzieś praca się na pewno trafi. Przecież jak ona mu tak zrzędzi, to on już za chwilę będzie moim klientem. Widziałam, jak na mnie patrzył. Oni wszyscy są tacy sami. Znam ich. Mnie zastanawia, na jakim etapie życia trzeba się znaleźć, żeby skorzystać z takich usług. Choć Sylwia i Łukasz mieli okazję poznać już 3 osoby, w dalszym ciągu nie znaleźli niani. Czy rozmowa z panią Hanią przybliży ich do końca poszukiwań? Ja znam te dzisiejsze młode matki. To jest naprawdę jedna wielka katastrofa. Oni mają szczęście, że trafili na mnie. No ja już wiem, że to nie jest odpowiednia kandydatka. Ale coś czuję, że bardzo dobrze by się z tą ciotką ich dogadała. Mniej więcej nadają na podobnych falach chyba. Pani Hania, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Przez 5 lat pracowałam w żłobku. Po pracy w żłobku zdecydowałam się na pracę jako niania, ponieważ chciałam się skupić już na indywidualnym dziecku. Dobrze, ile było tych dzieci? To było jedno dziecko? To były 4 rodziny. I przez jak długi czas pani pracowała?
2 lata. No to jak w 2 lata przerobiła w sumie 4 rodziny, to coś tutaj musiało pójść nie tak. Pewnie zaginęły w tajemniczych okolicznościach czy coś. Całkowicie niepodejrzana sprawa. Z każdym dzieckiem po 2 lata? Nie, czy... nie, to było łącznie 2 lata. Łącznie? Czemu tak krótko? Bo to jak na tyle dzieci to... Bo dziecko mnie denerwowało i je ugryzłam. No wie pani, to wszystko były młode matki, a dzisiaj młode matki uważają, że wszystko wiedzą, że pozjadały wszystkie rozumy, a... Naprawdę tak nie jest, proszę wierzyć. Ale ja też jestem młodą mamą, w tym momencie sugeruję coś pani? Tak, że w dupie byłaś, gówno widziałaś i w ogóle się dzieckiem nie potrafisz zajmować. Ale ona jest tutaj po to, żeby cię tego nauczyć. Ja nic nie sugeruję, no ale wie pani, no wiem jak jest. Czy ja mogę podejść i pomachać panią? Dlaczego ona chce nagle wąchać tą matkę? To jest trochę niepokojące. O Jezu. Nie tak myślałam. Pana też mogę? Oczywiście. Pan też nie lepszy. Ale co, w sensie, że się nie umyli i śmierdzą? Pani się oczywiście perfumuje, tak? I to tak. Widzę, że dosyć intensywnie. Pan również lubię sobie nieszczęście. No, to chyba nie jest nic dziwnego, że ludzie używają perfum. Pamięta pani te chwile, kiedy po porodzie położono pani dziecko na piersi? To były piękne chwile, ale do czego pani sugeruje? No właśnie, ale czy była pani wtedy, nie wiem, wyperfumowana, wymalowana? Nie, ale... No nie była pani dziecko miało możliwość poczuć pani naturalny zapach, co jest niezwykle istotne dla dziecka. Dobrze, to jest jego strefa komfortu. To było 11 miesięcy ono temu. Ono się uczy pani wtedy. No było 11, ale w pani dziecko jest wciąż jeszcze maleńkie. Ty myślisz, że to dziecko naprawdę pamięta, czy jego matka była wymalowana podczas porodu? Ale to w takim razie ona po porodzie miała się w ogóle nie myć? Taki smrodek, żeby dziecko się cieszyło. Nie no, ta baba to naprawdę by się z tą ciotką dogadała. Obie są jakieś nawiedzone. A pierze pani swoją koszulę nocną? No to jest oczywiste. I to błąd, bo nie powinnaś się myć i w ogóle prać swoich ciuchów. Powinnaś śmierdzieć. No i to też jest błąd. O czym ta kobieta w ogóle mówiła? To była jakaś chora akcja. Wie pani co, jak ja będę, jeżeli ja będę zostawała z pani dzieckiem, to pani mi musi zostawić swoją koszulę. Ale to nocną. W ogóle nie ma takiej opcji. Czasami w nocy się pani mleko uleje, prawda? Ja mam to pani zostaje na tej koszuli nocnej. I ja w momencie, zaraz, kiedy dziecko płacze, ja mogę mu podać tę koszulę nocną i jakoś uspokoić. Czy ja mam pani zostawić swoją koszulę nocną? To jest niedorzeczne po prostu. Co pani będzie ją wąchać? Ja tego nie, w ogóle nie rozumiem. No czasem dziecko sobie powącha, czasem ona. Jakoś się podzielą tą koszulą. Aj tam z igły widły robisz. Ona jest starsza, to pewnie lepiej wie. Bo te młode matki tu się naoglądają tych TikToków, internetów i potem gówno w głowie. Szanuj starszych, oni mają doświadczenie. No pomijając, że kiedyś tym doświadczeniem było również bicie dzieci. Pan w ogóle wie, jak pachnie pana żona tak naprawdę? Oczywiście, że wiem, jak pachnie moja żona. No tak, widzę, że kolejni rodzice, którzy wszystko wiedzą, a tak naprawdę nic nie wiedzą. A przepraszam, czy mogę panią powąchać? Proszę bardzo, proszę mnie wąchać. Tak smród, myślałem. Ja smród, tak. Ale co pan myśli? Mydła nie widziałam przez miesiąc. No pewnie, do że nie widziałam, proszę pana, bo mydło to jest chemia. W sumie dobrze, że tej pracy nie dostało, bo potem by w całym domu śmierdziało przez nią. No kolejni, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy, a nic nie wiedzą. Po prostu nie lepszy od tych poprzednich. Czy ja w końcu trafię na normalnych ludzi? Dobrze, że ty wszystko po prostu wiesz najlepiej. Ja przysięgam, że tak nienawidzę takich starszych, przemądrzałych bab. To, że jesteś starsza, nie oznacza, że wiesz więcej. I tak samo nie uważam, że to, że ktoś jest starszy, to znaczy, że należy mu się więcej szacunku. A czy Sylwia i Łukasz w końcu trafią na normalną nianię? Być może okaże się nią 20-letnia Julia. Niedawno przyprowadziłam się z mojego miasteczka do Warszawy, żeby tutaj studiować zaocznie. Na razie mieszkam u koleżanki, ale wiadomo, że chce się ustatkować, a do tego potrzebne są pieniądze. Matko, 20 lat, tylko to ona jest świeżo po szkole. W sumie przed chwilą wspominałem, że to, że ktoś jest starszy, nie znaczy, że wie więcej. Ale nie wiem, czy akurat w kwestii dziecka zaufałbym tak młodej osobie. Pani Julio, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Ja się teraz przeprowadziłam do Warszawy z takiego małego miasteczka na południu i spełniam swoje marzenie, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby przeprowadzić się do Warszawy. Powiedzcie mi, co ludzie widzą takiego w tym mieście? Byłem tam chyba z 4-5 razy i po prostu nie znoszę tego miejsca. Gdybym mógł wymazać jakiekolwiek miasto z mapy Polski, byłaby to właśnie Warszawa. We Wrocławiu też teoretycznie mi się nie podoba, ale to miasto jeszcze jakoś ujdzie. Zrobiłam sobie rok przerwy po maturze i w tym czasie zajmowałam się dzieckiem, byłam nianią. W jakim wieku było to dziecko? To była półtoraroczna dziewczynka, a w jakim wieku jest państwa córka? Nasza Alicja ma 11 miesięcy. Ja w jej wieku to już sam w domu zostawałem. Czy umiałaby pani jakoś zabawić naszą Alicję? Wiadomo, że dziecko w takim wieku obserwuje, więc na pewno ważne jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Będę starała się pokazać takiemu dziecku świat. Co się w sumie z takim małym dzieckiem robi. No bo z takim większym to się możesz pobawić w berka wchowanego już jakoś tak ciekawie, a takie małe? Ja wam w ogóle powiem, że ja jakoś nie czuję tego rodzicielstwa całego. Alicja ma atopowe zapalenie skóry. Czy jest pani coś wiadomo na temat tej choroby? Tak, znam tę chorobę, ponieważ moja siostra to chorowała i czasem pomagałam rodzicom przy
jej chorobie. Dziwny zbieg okoliczności, że akurat jej siostra miała tą samą chorobę. Wydaje mi się to być podejrzane. Mój detektywistyczny nos wyczuwa tutaj jakąś ściemę. Dobrze pani, no na dziś to już wszystko. My z mężem musimy się jeszcze naradzić. A pani na razie, dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. No wydaje się w sumie spoko. Pewnie nikt lepszy i tak się nie trafi. Fajnie by było, gdyby się do mnie odezwali. Po pierwsze, rodzice się wydają być strasznie spoko. A po drugie, opiekowałam się już dzieckiem w tym wieku, więc byłoby mi dużo łatwiej. Dobra, ta pierwsza, która była, też była młoda i się w sumie dobrze sprawdziła, gdyby nie ta ciotka. No ta jest niby jeszcze młodsza, ale być może też będzie okej. Chociaż ja w sumie do końca liczę, że ta ciotka się jeszcze pojawi gdzieś tam. Bardzo się ucieszyłam, kiedy do mnie zadzwonili, bo mam teraz strasznie ciężką sytuację finansową. No i w dodatku koleżanka mnie wyrzuciła z mieszkania. No ale o to pomartwię się później. Na razie muszę zrobić wszystko, żeby dostać tę pracę. Ja o coś takiego to martwiłbym się już teraz. Dobra, i niby dokąd ty pójdziesz po tej pracy na przykład? A może rodzice okażą się tak wielkoduszni, że zaproponują jej wspólne mieszkanie? Chociaż nie wiem, czy osobiście chciałbym mieszkać z nianią na przykład. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Julko. Czemu pani jest taką wielką torbą? No właśnie niestety przed wyjściem do państwa do pracy. Koleżanka mi powiedziała, że nie mogę u niej już mieszkać. No i co teraz? Niech państwo się nie przejmują, ja coś wymyślę. Mam też parę innych znajomych, u których mogę zostać, więc dobrze, proszę się nie przejmować. Alicja śpi, więc proszę do niej na spokojnie podejść, gdy się przebudzi. Tu ma pani naszykowane jedzenie, butelkę, wodę i kaszkę. Jak się przebudzi, proszę ją nakarmić i ewentualnie będzie trzeba ją przewinąć. Ej, a może ona przyszła z tymi wszystkimi rzeczami, bo chce potajemnie zamieszkać w ich garażu i będą tak żyć obok siebie kilka lat i nikt się nie skapnie. O, patrz! Książeczka. Lubisz książeczki? Patrz, masz takiego samego misia jak w tej książeczce. Ma takie pozytywne nastawienie, co? Uśmiechnięta jest, w ogóle nie widać po niej, że się denerwuje. Mamusia poprosiła, żebyś coś zjadła, to teraz coś zjemy dla mamusi, okej? Bardzo ładnie, cieszę się, że Wiolka się mnie słucha. Ogólnie powiem tak, zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Widać, że jakieś pojęcie o tych dzieciach ma, w sumie dobrze się zajmuje, nie wykazuje żadnych dziwnych zachowań. Wampirem, wilkołakiem ani nic takiego też raczej nie jest. Więc być może wygrali na loterii i trafiła im się w końcu idealna niania. Czekaj, zdejmę kurtkę i już się bawimy. Ty, zobacz, to się jest w oknie. Gdzie? No zobacz, jakiś facet. Matko, jedyny jakiś zboczeniec w oknie. Czego on tam szuka? To może być jakiś psychopata, Łukasz, idź to sprawdzić. Leć szybko, proszę cię. A co pan? Co pan tu robi? Córki szuka. A co pana córka miałaby tutaj robić? A, chyba że chodzi o to mnianie. No ale to po co on ją szuka, w pracy jest? Jakiej córki? Dostałem informację, że pod tym adresem jest moja córka. Od miesiąca jej szukam, uciekła z domu. Naszej niani? Ten darmozjad jest opiekunką waszego dziecka. Jaki darmozjad? Co pan opowiada? Przecież ona nic nie potrafi. Przecież ona może temu dziecku krzywdę zrobić. I wy ją zatrudniliście? No czy wy jesteście normalni? Nie bez powodu uciekła z domu. To na pewno jest jakaś łobuziara. Albo wręcz jest odwrotnie. Ona jest fajna, a ojciec jest nie do końca normalny. W sumie to on zagląda obcym ludziom po oknach. Wie pan co? Mamy w domu ukryte kamery. Ciągle ją obserwujemy. Świetnie sobie daje radę. Jak pan chce, panu pokażę. Proszę mi pokazać. Zapraszam. Co tu się dzieje? Kim jest ten facet? Kto to jest? Kochanie, to jest ojciec naszej opiekunki. Powiem wam, że takiego obrotu wydarzeń to się nie spodziewałem. Przez chwilę nawet pomyślałem, że ten gościu może być od tej poprzedniej typiary, co się umawiała z typami za hajs. Może mi pan wyjaśnić, czemu nam pan zagląda w okno? Żoni, córka uciekła miesiąc temu z domu, dowiedziałem się, że jest pod tym adresem. No. Szukaliśmy jej z żoną od miesiąca, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No ale co się dzieje? Nic się nie dzieje. Człowiek opiekuje nam się dzieckiem. Czego pan od niej chce? Jejku, tutaj to jest chyba jakaś terapia potrzebna. Dobra, nawet jak uciekła z domu, jest dorosła, ma 20 lat, a ty ją stalkujesz, zaglądasz obcym ludziom po domach, śledzisz ją? Nie uważasz, że to jest troszkę tak nienormalne? To jest rozkapryszony gówniarz, który nigdy nas z żoną nie słuchał. Ale robiła co chciała, nie poszła w zeszłym roku na studia. No nie poszła, bo nie poszła na byle jaki kierunek, proszę pana, ona chciała... Pyskowała, buntowała się, to jest po prostu dziecko, z którym mieliśmy wiecznie problemy. I rozumiem, że tak się zachowuje rozpieszczony bachor pyskujący, który zarabia na siebie, który ma świetne podejście do dzieci. Może pan zobaczyć na własne oczy, jaką pan ma genialną córkę, naprawdę. Tak na nią narzeka, ona dosłownie nie robi nic złego. Pewnie po prostu chciała żyć po swojemu i ojciec się nie mógł z tym pogodzić. To w sumie pewnie nawet nie była ucieczka z domu, tylko po prostu się wyprowadziła. Bo hello, jest dorosła, może robić co chce. I co, zatrudnicie ją państwo?
Wie pan co, Julka jest na tyle wspaniałą i kompetentną osobą, że chcielibyśmy jej dać szansę. W dodatku słyszeliśmy, że wyrzuciła ją koleżanka z domu, dlatego chcielibyśmy, żeby u nas zamieszkała. Ja państwa bardzo przepraszam za tę sytuację, ale również dziękuję. Nie znałem córki od tej strony. No widzisz, i teraz to ty wyszedłeś na dziwaka. To co, my idziemy do domu? Może pójdzie pan z nami? Nie, 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 idźcie, idźcie beze mnie. Powiedzcie jej, że tu byłem. Powiedzcie jej też, że jestem z niej dumny. Nie chcę jej teraz stresować, zadzwonię do niej. Może dzięki temu wszystkiemu odnowi kontakt z rodzicami. Jeszcze zobaczycie, będzie happy end w tej całej historii. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani tam sobie radziła z Alicją? Dobrze się bawiłyśmy. Alicja, też zadowolona, uśmiechnięta, pani też. Zaraz Alicja, my sobie porozmawiamy. Chodź, kochana. Czy coś się stało? No nie, musimy się pani do czegoś przyznać. W całym domu są zainstalowane kamery, także na bieżąco panią obserwowaliśmy. Opiekowała się pani Alicją super. Jestem pod dużym wrażeniem. Rzadko się zdarza, żeby osoba była tak ciepła. Cieszę się bardzo. No ty piara to po prostu podwójnie wygrała. Nie dość, że rodzina fajna dostała tą pracę, to jeszcze chcą zaproponować jej wspólne mieszkanie. Nie gadajcie jeszcze, że za darmo niby. Ale w dalszym ciągu uważam, że takie wspólne mieszkanie z nianią nie jest do końca chyba normalne. Ja osobiście czułbym się bardzo niekomfortowo. A jest jeszcze jedna sprawa. Czy coś się stało? Coś źle zrobiłam? Proszę zobaczyć filmik. Ojej, ktoś się tam kręcił? Nie poznaje pani tego mężczyzny? Chwila. Czy to jest mój ojciec? Pewnie zrobił jakąś aferę. No przecież on wygląda dosłownie jak jakiś psychol w tym oknie. Dobrze, że po policji nie zadzwonili, bo jeszcze by go w kajdanki skuli od razu. Nie, spokojnie pani żyje, on nie zrobił. Jak on mnie w ogóle znalazł? Obserwował panią, dostał od kogoś cynk, że pani tutaj się znajduje, ale spokojnie, nie zrobił żadnej afery, wręcz przeciwnie, obserwował panią, no i powiedział nam, że jest pani dumny. I żeby on to powiedział, musiał dojść do takiej sytuacji, że ona uciekła z domu, on ją śledził po domach obcych ludzi, podglądał dosłownie przez okno, potem oglądał monitoring. Gościu ewidentnie potrzebuje tej terapii. Mój ojciec? Nawet prosił, żebyśmy to pani przekazali. Ciężko mi w to uwierzyć, nie wierzę. Mam dla pani dwie dobre wiadomości. Pierwsza, to chcielibyśmy panią zatrudnić. Świetnie pani zajmuje się Alicją. Dziękuję bardzo. Druga wiadomość jest taka, że na górze mamy jeden wolny pokój. Pani teraz chwilowo nie ma gdzie mieszkać, więc dopóki pani sobie nie ułoży swoich spraw, możemy zaproponować mieszkanie u nas. Plus opieka nad Alicją. Także bardzo się cieszę, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczna, dziękuję. Także moi drodzy, tym happy endem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, która niania była waszą ulubioną. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!